Cześć, witajcie. Nasza społeczność rozwija się dynamicznie. Jeszcze 2 tygodnie temu nie spodziewałem się takiego odzewu pod materiałami. Dosłownie uwielbiam wchodzić z wami w konwersacje i wymieniać się spostrzeżeniami. Dzisiaj przygotowałem kolejną porcję 10 ciekawostek z uniwersum Cyberpunk 2077. Zaczynamy. Colorado Springs w 2008 roku zostało zniszczone przez meteoryt. Został on wystrzelony z mass drivera znajdującego się w kolonii Tycho na Księżycu. Jest to świeżo po wojnie orbitalnej. Tycho, należąc do Europejskiej Agencji Kosmicznej, otwarcie wspiera Związek Radziecki w konflikcie przeciwko USA. W tym samym roku na Alice Springs spada kolejny meteor, który zabija 25 tysięcy osób. Podczas ataku terrorystycznego na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku ginie król Brytanii Karol i inni członkowie rodziny królewskiej. Na tron wstępuje marionetkowy król Filip VI. W 2009 roku rozpoczął się wspólny europejsko-sowiecki projekt mający na celu kolonizację Marsa. Rok po uderzeniach meteorytów na Colorado Springs i Alice Springs USA postanawia przejąć wielką stację kosmiczną Kryształowy Pałac. Kolonia Tycho zrzuca meteor do oceanu niedaleko brzegów Waszyngtonu jako ostrzeżenie. Rząd włoski w 2010 roku wprowadza prawo pozwalające konfiskować wartościowe grunty i odsprzedawać je korporacjom. Złodzieje w końcu sprzedali praktycznie całe południowe Włochy, pozostawiając bogatą północ w rękach obywateli. W Zatoce Meksykańskiej w 2011 roku dochodzi do przejęcia porzuconej platformy wiertniczej przez piratów pod dowództwem Johna Meta, który zakłada tam swoją siedzibę Meta Cay. Pamiętacie, jak wspominałem wam o operacji Green Man? W 2012 roku pojawiają się pierwsze plotki o żywym płodzie nowego gatunku człowieka. Rok 2017 okazuje się przełomowy dla biotechnologii. Powstaje pierwszy świadomy klon ludzki. Polska w 2018 roku odpiera atak wrogiej Czechosłowacji. Kolejna informacja o naszym kraju. Ciekawe. Rok wcześniej Niemcy i Węgry podpisują umowę, w ramach której armia niemiecka może trenować na terenie Węgier w zamian za obronę. Jak myślicie, jak to się skończyło? Dziękuję wszystkim za chwilę, którą poświęciliście na zapoznanie się z materiałem. Zapraszam wszystkich nowych widzów do zapoznania się z pozostałymi filmami. Tymczasem trzymajcie się, cześć!